chłopca może skakać 91 cm w górę. Jeśli złapiesz pchłę i umieścisz ją w słoiku, a następnie go zakręcisz, to pchła wie jedno. Mogę skakać 91 cm w górę. Więc zaczyna skakać, ale uderza o wieczko. Po pewnym czasie, gdy pchła już wiele razy uderzy w wieczko, dokonuje poprawki. Teraz skacze kilka milimetrów pod wieczko, czyli tylko na taką wysokość, aby nie doskoczyć do wieczka i się nie uderzyć. W tym momencie możemy otworzyć słoik i pchła nie wyskoczy. Mogłaby skoczyć na 91 cm i uciec ze słoika, ale będzie skakała tak, jakby wieczko nadal było zakręcone. Choć teraz oczywiście jest inaczej. Gdy takie pchły mają dzieci, zgadnij, na jaką wysokość skaczą te dzieci. Nie na 91 cm, choć fizycznie są do tego zdolne. Skaczą pod wieczko, bo widzą mamę i tatę, że tak robią. Młoda pchła powiela to zachowanie. Dlatego pchła nigdy nie wykorzysta swojego potencjału. Podobny eksperyment przeprowadzono kiedyś na psach. Zamknięto je w pomieszczeniu, w którym podłoga była podpięta do prądu. Kiedy zwierzęta czuły nieprzyjemne elektryczne bodźce, szukały wyjścia i drogi ucieczki. Jednak klatka miała tylko jedno wyjście, a drzwi były zamknięte. Po pewnym czasie badacze otworzyli drzwi, ale psy, mimo rażenia prądem, przestały szukać wyjścia. Straciły wiarę w swoje możliwości i bezradnie poddawały się torturze. Możesz pomyśleć, co za głupie stworzenia. Jednak my, ludzie, mamy dużo wspólnego z tą pchłą w słoiku i z tym psem w klatce. Nie wykorzystujemy w pełni naszych talentów i predyspozycji, a wieczkami słoika, które nas blokują i ograniczają, są nasze negatywne przekonania na temat nas samych i ograniczenia wyniesione z domu. Niektóre zachowania wydają nam się niepojęte. Jak ktoś może trwać w związku, w którym jest obecna przemoc? Jak można narzekać na swoją sytuację finansową, nie podejmując żadnych działań, aby cokolwiek zmienić? Jak można z góry zakładać, że nic nie ma sensu lub że się nie da? Wszystkie te pytania mogą dotyczyć osoby, którą dotknął problem wyuczonej bezradności. Co stoi za tym pojęciem? Wyuczona bezradność to zjawisko psychologiczne, które polega na przekonaniu, że nie mamy wpływu na wydarzenia w naszym życiu. To uczucie może być wynikiem wielu czynników, w tym trudnych doświadczeń życiowych, niskiej samooceny czy chronicznego stresu lub bólu. Może dotyczyć ofiar przemocy, pogodzonych z własnym losem, bezrobotnych, którzy nie chcą szukać pracy, bo i tak jej nie znajdą, albo dzieci, które są tłamszone przez rodziców. Kiedy znajdziemy się w trudnej i bolesnej sytuacji, w pierwszej kolejności podejmujemy próbę walki. Buntujemy się. Walczymy z bólem, frustracją i niewygodą. Szukamy drogi ucieczki, tak jak pchły skaczące setki razy i obijające się o sufit, czy psy szamotające się w klatce i poszukujące wyjścia. Jednak gdy nasze działania po raz kolejny spełzną na niczym i nie mamy żadnych efektów, zaczynamy wątpić w siebie i sens podejmowania jakiegokolwiek wysiłku. Wyuczona bezradność może rozpocząć się bardzo wcześnie. Bardzo często zaczyna się już w dzieciństwie, a rodzice mogą ją wywołać poprzez zaniedbania, nieustanną krytykę i podcinanie dzieciom skrzydeł. Z drugiej strony, kiedy rodzice wyręczają swoje dzieci dosłownie we wszystkim i są nadopiekuńczy, również mogą nauczyć dzieci bezradności, bo wtedy dzieci tracą poczucie osobistej sprawczości. Olbrzymi wpływ na wyuczoną bezradność ma też szkoła. Dziecko, które stara się mieć jak najlepsze oceny, jednak osiąga słabe wyniki, w końcu dojdzie do przekonania, że nie ma kontroli nad swoimi ocenami. Wyuczona bezradność takich dzieci tworzy błędne koło. Tacy uczniowie czują, że nie są w stanie dostawać lepszych ocen, więc przestają się starać, a to zmniejsza ich szanse na sukces. Takie problemy mogą mieć również wpływ na inne obszary życia dziecka.
Kolejną grupą osób podatnych na wyuczoną bezradność są osoby cierpiące na choroby przewlekłe i inwalidztwo. Takie osoby często wielokrotnie podejmują próby wyleczenia swojej choroby lub uśmierzenia bólu. Jednak gdy któraś próba z kolei zawodzi, porzucają dalsze poszukiwania, przestają chodzić do lekarzy i interesować się swoim zdrowiem, mówiąc sobie, że tak już musi być, a dalsze poszukiwania nie mają sensu. Badania nad zachowaniami kobiet ofiar przemocy w rodzinie wykazały, że nie zawsze godzą się na złe traktowanie. Na początku, gdy pojawia się przemoc, kobiety podejmują różne działania obronne. Z czasem jednak, gdy widzą ich nieskuteczność, uczą się bezradności. Suma niekorzystnych doświadczeń odgrywa istotną rolę w powstaniu, jak i dynamice ujawnienia się wyuczonej bezradności. Im więcej traumatycznych wydarzeń, tym większe prawdopodobieństwo, że osoba będzie przekonana o swojej bezradności w różnych innych sytuacjach, na które mogłaby wpłynąć. Co do zasady, osoby z wyuczoną bezradnością często przenoszą bezradność na inne sfery życia, będąc podatnym na zaniedbanie zdrowia, bo czują, że nad nim też nie mają kontroli. Choć może się wydawać, że na syndrom wyuczonej bezradności nie ma rady, istnieją sposoby, które pomogą nam z nim walczyć i odzyskać kontrolę nad swoim życiem. Jednak najpierw powiedzmy sobie, jak rozpoznać wyuczoną bezradność. Można to zrobić po trzech rzeczach. Pierwszą z nich jest brak wiary w swoje umiejętności. Osoby doświadczające wyuczonej bezradności często uważają, że nie są w stanie zmienić swojej sytuacji niezależnie od tego, co zrobią. Druga rzecz to apatia i brak motywacji. Brak perspektywy na poprawę sytuacji może prowadzić do braku motywacji i apatii. Osoby te często rezygnują z prób zmiany swojego życia. Trzecią oznaką wyuczonej bezradności jest pesymizm. Wyuczona bezradność często towarzyszy pesymistycznemu myśleniu. Osoby doświadczające tego zjawiska często widzą tylko negatywne strony sytuacji i nie widzą możliwości poprawy. Badacze odkryli, że tylko niespełna 30% ludzi opiera się próbom uczynienia ich bezradnymi. Te osoby w obliczu ciągłych niepowodzeń nie rezygnowały. Nadal podejmowały wysiłki. Nie pozwalały negatywnym doświadczeniom wytworzyć symptomów wyuczonej bezradności. Zachowania te zależą od optymizmu życiowego danej osoby. Co najważniejsze, nie jest to optymizm wrodzony, ale można się go nauczyć. Jak sobie radzić z wyuczoną bezradnością? Aby zwalczyć skutki wyuczonej bezradności, należy zacząć wierzyć, że ma się kontrolę nad sobą i swoim życiem. Głównym celem jest zatem odzyskanie wiary w skuteczność swoich działań poprzez zmianę sposobu wyjaśniania przyczyn swoich porażek i sukcesów. Oto kilka kroków, które mogą pomóc nam radzić sobie z wyuczoną bezradnością i odzyskać kontrolę nad swoim życiem. Pierwszym krokiem do przezwyciężenia wyuczonej bezradności jest rozpoznanie własnych przekonań i myśli. Zastanów się, dlaczego czujesz się bezsilny i spróbuj zidentyfikować myśli, które prowadzą do tego uczucia. Kiedy poczujesz się bezradny, zacznij zadawać sobie pytania. Czy jestem naprawdę bezsilny w tej sytuacji? Czy istnieje coś, co mogę zrobić, aby poprawić swoją sytuację? Odpowiadając na te pytania, możesz zacząć widzieć możliwości działania. Bardzo ważny jest też pozytywny wizerunek własnej osoby. Nigdy nie myśl i nie mów o sobie źle, nawet w formie żartu, bo twoje ciało nie widzi różnicy. Słowa i myśli niosą energię. Praktykuj pozytywne afirmacje, które znajdziesz również na moim kanale. Myśl o sobie dobrze. Określ cele, które chciałbyś osiągnąć, nawet jeśli wydają się małe. Następnie opracuj plan działania, który pomoże ci je osiągnąć. Działanie może pomóc przełamać uczucie bezradności. Nie musisz radzić sobie z wyuczoną bezradnością sam. Poszukaj wsparcia od przyjaciół, rodziny, terapeuty lub coacha. Rozmowa z kimś, kto może spojrzeć na twoją sytuację z zewnątrz, może dostarczyć nowych perspektyw i pomóc ci znaleźć rozwiązania.
Praktykowanie mindfulness i medytacja może pomóc Ci zwiększyć swoją samoświadomość i kontrolę nad myślami i emocjami. Dzięki temu będziesz bardziej elastyczny w reakcji na trudności. Pokonywanie wyuczonej bezradności może być trudne i czasochłonne. Bądź cierpliwy wobec siebie i nie oczekuj natychmiastowych zmian. Każdy krok w kierunku odzyskania kontroli nad własnym życiem jest ważny. Jeśli pracujesz nad tym, aby syndrom wyuczonej bezradności nie pojawił się u Twojego dziecka, to pytając o szkołę, używaj pytań co do samego procesu uczenia się i włożonych wysiłków, a nie tylko samych efektów. Nie pytaj, jaką dziecko dostało ocenę, ale czy poświęciło czas na naukę lub w jaki sposób się uczyło. Naucz dziecko wyznaczania i planowania celów, aby pomóc mu nauczyć się, że cele można osiągnąć, a wyniki często znajdują się w sferze jego wpływu. Używaj pochwał i zachęt na podstawie wysiłku dziecka. Na przykład, Twoje godziny ciężkiej pracy opłaciły się i dostałeś świetną ocenę. To pomoże mu uwierzyć, że jego wysiłek ma znaczenie. Aby zbudować w dziecku poczucie własnej skuteczności, należy pozwolić mu na popełnianie błędów i samodzielne rozwiązywanie problemów. Nie należy go wyręczać ani poddawać ciągłej krytyce. Wyuczona bezradność może być trudnym przeciwnikiem, ale da się ją pokonać. Pracując nad swoją samoświadomością, zmieniając myślenie i podejmując działania, możemy stopniowo odzyskać kontrolę nad swoim życiem. Zróbmy teraz ćwiczenie. Zadam Ci 3 pytania, a Ty odpowiedz sobie na nie w myślach. Gdybym choć o 5% mniej wierzył w swoje negatywne myśli na swój temat, to jak wyglądałoby moje życie? Gdybym był ciut bardziej zrelaksowany, to czy moja relacja z dzieckiem lub partnerem mogłaby wyglądać lepiej? Gdybym był odrobinę bardziej wdzięczny za wszystkie dobre rzeczy, które mnie spotykają, to czy życie byłoby lepsze? Uświadom sobie, jak się teraz czujesz. Czy odczuwasz pewną ulgę, przypływ inspiracji i natchnienia? Co się dzieje z Twoim oddechem, z Twoimi uczuciami? Jeżeli czujesz odprężenie, relaks i ulgę, to znak, że rozpoczęłaś proces wychodzenia poza wieczko swojego słoika. Czas spędzany na medytacji nad tego typu pytaniami pobudza i odświeża całe Twoje wnętrze. Aktywizuje wewnętrzne zasoby, które w Tobie drzemią i potrzeby działania. Uświadom sobie swoje ograniczenia, słuchając tej pięknej przypowieści o słoniu. Pewien słoń miał jedynie 2 lata, kiedy został złapany przez pewnego Hindusa. Będzie pracował w tartaku, powiedział mężczyzna, po czym przykuł jego prawą nogę łańcuchem do drzewa. Słonik mógł poruszać się zaledwie w promieniu kilku metrów, bo potężny łańcuch napinał się i przyciągał go, nie pozwalając zwierzęciu się oddalić. Mały słoń początkowo siłował się z łańcuchem, ale bezskutecznie. Mijały lata, słoń dorósł i przyzwyczaił się do swojej sytuacji. Jako dorosły i potężny słoń z łatwością mógłby poradzić sobie z zerwaniem łańcucha, jednak już nigdy od czasów dzieciństwa nie próbował się uwolnić. Nauczył się, że jest zniewolony i zamiast cieszyć się życiem od rana do wieczora ciężko pracuje przewożąc drzewo. Teraz nie trzeba było go wiązać łańcuchem. Nawet cienka lina wystarczała, aby utrzymać go w miejscu. Gdy łańcuchy zakorzeniły się już w jego umyśle, nie były potrzebne na nodze. Słoń wyuczył się bezradności. Teraz zapraszam Cię na pozytywne afirmacje, które wzmocnią Twoje poczucie własnej wartości. Wyjdź poza swoje negatywne myśli i przekonania. Usiądź lub połóż się wygodnie.
rozluźnij się. Możesz zamknąć oczy. Powtarzaj za mną lub wsłuchaj się w głos. Moje myśli i emocje są spokojne i zrównoważone. Jestem radosny, szczęśliwy i wolny. Czuję wewnętrzny spokój i harmonię. Szanse są wszędzie, a ja z nich korzystam. Otwieram swoje serce na przepływ energii od wszechświata. Dobro przyciąga dobro. Wewnętrzny spokój jest we mnie teraz i zawsze. Mam w sobie unikalny zestaw talentów. Oddycham głęboko i spokojnie, uwalniając napięcie. Wierzę w swoje umiejętności. Jestem w przepływie dostatku. Miłość jest siłą, która łączy mnie z innymi ludźmi. Dbam o swój organizm, ponieważ szanuję swoje ciało. Jestem godna miłości i zasługuję na nią. Czuję spokój i rozluźnienie. Miłość jest lekarstwem na rany duszy. Kocham siebie, więc zachowuję się przyjaźnie wobec wszystkich ludzi. Moje szczęście jest niezależne od zewnętrznych okoliczności. Znam swoją wartość. Moje myśli i emocje są w harmonii i spokoju. Jestem pełen mocy. Każdego dnia staję się coraz bardziej spokojna. Jestem wartościowy. Szczęście towarzyszy mi we wszystkich moich działaniach. Mam na wszystko czas. Z każdym dniem czuję się coraz bardziej spełniona i szczęśliwa. Uwalniam się od zmartwień i lęków.
Każdego dnia uczę się kochać siebie i innych coraz bardziej. Zasługuję na całe dobro, które dostaję. Wierzę, że spokój jest moim naturalnym stanem bycia i utrzymuję go w swoim życiu. Ufam swoim marzeniom i mówię im tak. Moje życie jest pełne miłości, radości i spełnienia. Moja prawda ma wartość i jest potrzebna światu i ludziom. Spokój umysłu daje mi siłę i wytrwałość, aby pokonywać trudności. Buduję zdrowe nawyki, które wspierają moje sukcesy. Daję sobie czas, by tworzyć i działać w swoim tempie. Każdego dnia dzielę się miłością i życzliwością z innymi. Jestem podłączony do kreatywnego przepływu życia. Miłość jest dla mnie źródłem siły i motywacji. Wszechświat mnie wspiera. Cieszę się spokojem i ciszą w moim umyśle. Relaksuję się tu i teraz. W moim umyśle panuje harmonia i równowaga. Żyję lekki i wolny. Wybieram spokój i wyzbywam się wszelkiego stresu i napięcia. Jestem z siebie dumny, codziennie zauważam i doceniam swoje postępy. Cieszę się chwilą teraźniejszą, odczuwając spokój w swoim sercu. Moja intuicja mnie prowadzi. Zasługuję na spokój i wyciszenie w swoim życiu.
przyciągam zdrowe i wartościowe relacje. Czuję miłość i szacunek dla samego siebie i innych. Z każdej strony płynie do mnie miłość. Wszystkie doświadczenia, zarówno dobre, jak i złe, prowadzą mnie do szczęścia. Otwieram się na szczęśliwe i bogate życie, które do mnie zmierza wielkimi krokami. Otwieram swoje serce i umysł na pozytywne doświadczenia, które przynoszą mi szczęście. Kocham życie. Cieszę się każdą chwilą i doceniam piękno wokół mnie. Przyciągam dobro. Pozwalam sobie na odpoczynek i relaks w cichym i spokojnym miejscu. Podejmuję dobre decyzje. Odczuwam głębokie wewnętrzne wyciszenie i relaks. Jestem kochany. Czuję się kochana i akceptowana przez ludzi w moim życiu. Wzrastam i pomagam wzrastać innym. Miłość towarzyszy mi każdego dnia i sprawia, że moje życie jest piękne. Znam swoją wartość i czuję się wewnętrznie silny. Jestem otwarta na miłość i przyjmuję ją z wdzięcznością. Wszechświat każdego dnia z miłością się mną opiekuje. Mój umysł jest wolny od zgiełku i chaosu, a moje myśli są skupione i spokojne. Przyciągam obfitość w moim życiu. Cieszę się z wewnętrznej ciszy, którą odczuwam. Jestem
idę za głosem serca. Skupiam się na teraźniejszości i odczuwam spokój w swoim sercu. Życie mnie kocha. Moje ciało i umysł są zrelaksowane i spokojne. Jestem otwarty na cuda. Otrzymuję wsparcie od wszechświata, kiedy tylko tego potrzebuję. Życie się mną opiekuje. Odczuwam spokój i harmonię we wszystkim, co robię. Otwieram się na sukces w każdej sferze. Mój oddech jest spokojny i równomierny, a moje myśli są skupione i zrównoważone. Jestem wdzięczny, że rano mogę otworzyć oczy i cieszyć się dniem. Cieszę się wewnętrznym spokojem, który mnie otacza. Z ufnością i spokojem czekam na to, co przyniesie mi przyszłość. Koncentruję się na spokojnym i harmonijnym stylu życia. Moje życie to eksplozja rosnących możliwości, ponieważ nigdy nie przestaję tworzyć. Wypuszczam z umysłu wszelkie myśli i emocje, które przeszkadzają mi w osiągnięciu spokoju. Obserwuję swoje myśli. Otwieram się na wsparcie i przepływ energii od wszechświata. Jestem obecny dla bliskich. Jako część wszechświata mam dostęp do jego mądrości i wiedzy. Jestem obecny dla siebie. Wszechświat stale pracuje na moją korzyść i jestem za to wdzięczna. Oddycham głęboko. Wybieram spokój umysłu,
i wolę pozostawać w stanie wewnętrznego spokoju. Jestem wdzięczny, że moje życie jest tak szczęśliwe i udane. Wszystko, czego potrzebuję, by być szczęśliwa, jest już we mnie. Wierzę w siebie. Codziennie czuję wdzięczność za to, co mam i za to, kim jestem. Jestem zrelaksowany. Jestem w stanie utrzymać spokój, nawet w trudnych sytuacjach. Jestem ważny. Moje związki są pełne szacunku, tolerancji i zrozumienia. Zawsze sobie poradzę. Przyciągam pozytywne doświadczenia, które sprawiają mi radość i dają spełnienie. Wszystko jest dobrze. Szczęście towarzyszy mi na każdym kroku i w każdej sytuacji. Ufam życiu. Zawsze mogę znaleźć powód do uśmiechu i radości. Obserwuję swoje emocje. Moje serce jest pełne spokoju, który wypływa z mojego wnętrza. Jestem wdzięczny za wszystko, co mnie spotyka. Odczuwam spokój i wyciszenie w każdej sytuacji, w której się znajduję. Mogę na siebie liczyć. Spokój umysłu przynosi mi ulgę i poczucie lekkości. Potrafię okazać czułość i wsparcie samemu sobie. Każdego dnia praktykuję spokój umysłu,
aby stał się on naturalnym stanem mojego bycia. Każdego dnia przydarzają mi się dobre rzeczy. Spokój umysłu pomaga mi skupić się na teraźniejszości i cieszyć się chwilą. Moje ciało jest mądre, ufam jego sygnałom. Uwalniam negatywne myśli i emocje, aby pozostać w stanie spokoju. Moja obecność to dar dla świata. Wszystko jest dobrze. Jestem silniejszy niż mi się wydaje. Wierzę w siebie i w swoje umiejętności. Mam wokół siebie wielu życzliwych i kochających ludzi. Mam w sobie ogromną moc i siłę. Jestem dorosły i wiem, jak o siebie zadbać. W czasach trudności i wyzwań ufam, że siła wyższa jest ze mną i pomoże mi przejść przez trudne momenty. Był dobry, kreatywny i miły dzień. Cenię i kocham siebie bezwarunkowo. Mam w sobie siłę na kolejny dzień pełen wyzwań. W moim życiu jest mnóstwo powodów do radości i uśmiechu. Zasługuję na wszystko, czego pragnę. Szczęście jest w moim umyśle. A ja wybieram myśli pełne pozytywnych emocji. Mój umysł się wycisza. Ufam, że siła wyższa jest źródłem mojego szczęścia i spokoju wewnętrznego.
mam w sobie siłę. Wierzę w swoją intuicję i mądrość wewnętrzną. Spokój przepełnia mój umysł, ciało i duszę. Jestem szczęśliwa z samego faktu, że żyję. Odpuszczam to, co nie moje, niezdrowe i nieefektywne. Zasługuję na czas dla siebie i na odpoczynek. Pozwalam sobie czuć się bezpiecznie i komfortowo. Dzięki miłości czuję się spełniona i szczęśliwa. Miłość jest nieodłącznym elementem mojego życia i wpływa pozytywnie na wszystkie aspekty mojego bycia. Mam w sobie siłę. Czuję, że siła wyższa jest ze mną w każdej chwili, aby mnie prowadzić i chronić. Przyciągam do siebie dobrych i kochających ludzi. Moje ciało jest silne i zdrowe, a ja jestem za to wdzięczna. Moja wartość jest niezależna od opinii innych ludzi. Cieszę się z każdego dnia, w którym czuję się zdrowa i pełna energii. Wnoszę do swojego życia pokój. Dziękuję za każdą osobę, która mnie motywuje do dbania o swoje zdrowie. Całkowicie uwalniam się od przeszłości. Liczy się tylko tu i teraz. Wierzę, że siła wyższa kieruje moją intuicją i pomaga mi podejmować dobre decyzje.
rozwiązuje wszystkie problemy z pozytywnym nastawieniem. Jestem wdzięczna za każde dobre doświadczenie, które mam w swoim życiu. Lubię to, kim jestem i kim się staję. Dziękuję za każdy dzień, który daje mi możliwość rozwoju i spełniania moich marzeń. Mam w sobie wystarczająco siły i motywacji, by przetrwać każdy moment. Wszechświat jest dla mnie sprzymierzeńcem, który wspiera mnie w moim życiu. Sukces jest naturalnym skutkiem mojej pracy. W moim życiu panuje harmonia i równowaga. Kocham swoje życie całym sercem. Zasługuję na miłość i bezwarunkową akceptację. Dziękuję za każdy dzień spędzony w spokoju, zdrowiu i radości. Cieszę się każdym dniem i doceniam wszystko, co mi się przydarza. Jutro będzie wspaniałe, niesamowite. W miłości znajduję sens i cel swojego życia. Każde dobro, które daję, wraca do mnie ze zdwojoną siłą. Czuję, że moja miłość i dobroć przyciągają pozytywne doświadczenia. Zarabiam pieniądze z lekkością i łatwością. Czuję się bezpieczna i chroniona we własnym ciele i umyśle. Ufam, że wszechświat zawsze znajdzie rozwiązanie moich problemów. Uwielbiam spędzać czas w swoim towarzystwie. Miłość jest siłą, która pozwala mi przezwyciężyć trudności i przeszkody. Umiem przyjmować miłość i pomoc od innych.
Wierzę w istnienie siły wyższej, która mnie prowadzi. Doceniam wszystko, co dobre i pozytywne wokół mnie. Spokój umysłu pozwala mi zobaczyć sytuację z większej perspektywy. Pozwalam sobie na zmianę. Utrzymuję spokój i opanowanie, nawet gdy inni są wściekli i nerwowi. Moja siła jest potężniejsza od lęku. Kocham i akceptuję siebie. Jestem bezpieczny. Przyciągam dobre rzeczy, które przynoszą mi szczęście. Jestem wart miłości. Wybaczam sobie. Zapisz się na nasz newsletter i pobierz przewodnik, jak radzić sobie z wyuczoną bezradnością. Znajdziesz tam również inne przydatne notatki do moich filmów. Kliknij link w opisie filmu lub link w moim komentarzu pod filmem.